Cześć, siemano, tutaj Sword, gram dalej w Dead Space 2. No, mamy tutaj kolejkę, mamy naszych znajomych, Eli, Strossa, ale nie możemy dalej się przedostać, musimy odblokować przejazd, coś go niestety zablokowało. Magazyn paliw, uwaga, niebezpiecznie, tam słyszałem jakieś głosy, już za chwilę pewnie znowu się będzie działo. No właśnie, już mamy początek. Przeładowanie. No i coś tu jeszcze. Na pewno słychać jeszcze te dziadostwa. O właśnie. No, a co dalej? Dalej jak najwspanialej. Widzę, że spora droga przed nami do przejścia, więc raczej nie będzie łatwo. Ogniwo można wziąć. Okej, jeszcze coś tam słychać. Jeszcze gdzieś coś tam jest. To zabiorę. Niby cisza i spokój już w tej chwili. A to wszystko jest jak zwykle zdradzieckie. Lock audio, posłuchajmy. Our crew is chasing us. Our dead crew is chasing us. It's just me and Ellie right now. We're not gonna make it. No! Get up, Caleb. It's just a few more meters. I hear them coming. Don't kill us both, Ellie. Just run. I'll save you. Just go. No, Caleb! Caleb! This is Caleb from Shift 1. No, wiemy, jak Eli przetrwała jako ostatnia z tej niestety nieszczęśliwej załogi. Tu słyszę jakieś dziwne, kurde, dźwięki ciągle. Gdzieś coś tu się ukrywa. O właśnie, o właśnie. O! Tak, czułem, że te dziady gdzieś są. Pytanie, ile ich jest. Ten już się wywrócił. Który jeszcze dziad? Dobra. O Jezu! O Jezu, dobra. Taka dobra. Taka dobra. Teraz chyba trochę ciszej, nie? Jeszcze gdzieś chyba któregoś słyszę, gnoja. Nie lubię ich, szybkie są mędy. Jest gotowa. Gdzie jeszcze jesteś, małpiszonie? Gdzieś cholery się ukrywają, no. Mam nadzieję, że to ostatni. Ostatni pajac, z jednym jeszcze sobie poradzę. Gorzej, jak jest ich dalej więcej. Dobra, ale mamy stazę. Okej. Nie widzę ich. Nie widzę, ale słyszę. O, shit, ale mnie dowalił. O kurde, blade. O kurde, blade. Jedno uderzenie i po mnie, prawie. Fucking shit. To mędy, no. Zbieramy. Już myślałem, że tam coś stoi. Teraz o dziwo cisza. Nie. Jeszcze gdzieś się ukrywa. Może być gdzieś tu. Oho. To było dobre. To już gorzej. Ach!
czemu nie użyłem stazy? Teraz. Ach! Fucking shit. Zmiana broni. Ja pierniczę, ile ich jest tu. Ależ ich nie lubię. Gdzie ty jesteś, gnojku szybki? Ja pierdzielę, jak one biegają, wieśniaki. No, teraz już po tobie. Się rozpędził. Jezu, no teraz mam nadzieję, że to wszystko. Uleczę się, używając tą jedną apteczkę. Ja pierniczę, już prawie nie mam amunicji. Kolejne zakupy w sklepie, amunicja. Stało mi już tylko amunicja do tego karabinu pulsacyjnego. Jest. Jest energia plazmowa. Tam jednego fajnie udało się załatwić. A to tylko jednego. Pytanie, czy jeszcze ktoś tu wylezie. Ten wybuchowy się przydał w idealnym momencie. Harpuny. Kurde, nie używam harpunów. Harpuny są mi do niczego niepotrzebne. Gotówka prędzej. No i energia. Dobra. Idziemy. Stąd też wyłaziły mędy. Z tych szybów. To muszę ściągnąć sobie. O tak. Broń w pogotowiu. O Jezu, jeszcze tego brakowało. O shit, przy mnie. O kurde. Weźmy to lepiej. Aż to menda, no. Jeszcze mi tu wypluł gnoja, no. Dobra, załatwiony. Jezus Maria, Jezus Maria. Ileż tu się kurde dzieje. Wariactwo, wariactwo normalnie. Wszystkich was bym tutaj porozdeptywał z chęcią. Jeśli dali spokój, rubinowy półprzewodnik, to dobra. Może gdzieś będzie sklep, będą zakupy. Energia plazmowa. I energia plazmowa, no i git. Mała apteczka. Jeszcze jest, dobra. Będziemy sprzedawać, będziemy kupować. No i kurde, weź się tu przedostań przez to wszystko. Tutaj tak wlazłem z ciekawości. I elegancko, schemat. Amunicja do szperacza. Zestaw medyczny. I gotóweczka. Dobra, to można iść. Wsiadamy do windy. Tam patrzę, jeszcze coś było u góry, nie. Okej, nie przedłużajmy. Ale tak musiało być to zagrane. Winda magazynu paliw. Nieupoważniony wstęp wzbroniony, jak wszędzie. Jedziemy. Jedziemy w dół. Co tam zablokowało nam ten przejazd, do cholery? No i w oddali widoczna USG i Shimura. Wspomnienia wracają i to te nie najlepsze. Niestety. I już się zaczyna. Już słychać kolejnego żygolina. Ma nie odgłos, jakby żygali, naprawdę. Tam jakiś truposz. Tu jeszcze ktoś jest. Dobra, ten mi się tu tak nie do końca podoba. Ale chyba nieaktywny. Ta, jeszcze jesteś u góry. Ja pierdicz. Nieźle, co? Nic tu nie jest aktywne. No dobra, widzę, gdzie mamy iść. Jest żyguś.
To... O Jezu! Dobra, dwa strzały. Żyguś był tu. No i po amunicji. Shit. Jest sklep. Ostrza rozpruwacza teraz wezmę, bo to sprzedam. Tutaj nic nie mogę zabrać. Okej, okay, włazimy do sklepu. Co w ekwipunku mamy? Paliwo miotacza, amunicja do szperacza, okej. Okay. Sprzedajemy te ostrza rozpruwacza. Na pewno, na pewno. Złoty półprzewodnik. Tak. Rubinowy półprzewodnik też. Co mieliśmy kupić? Kombinezon, który daje nam... Bo w ekwipunku mamy 15 slotów. Czyli potrzebujemy kombinezonu, który daje nam 20 slotów. I już właśnie on gdzieś tam się pojawił. To jest ten kombinezon klasyczny. No jest kurde, reszta jest za zero. A ten musimy wydać. No ale będziemy mieli dodatkowe 5 slotów w ekwipunku. I przedmioty w sklepie kosztują 10% mniej. 15% do pancerza. To tak jak reszta. Dobra, to miałem kupić. Będzie zmiana kombinezonu. Na klasyczny, czyli ten pewnie z pierwszej części. Wojskowy idzie do wymiany. No ale tutaj też wygląda fajnie. Łe, no bajeczka. To już nie to co część pierwsza. No proszę. Ha! Ciężki pancerz. Dobra, ważne jest, że... ważne jest to, co możemy dzięki niemu zyskać. Muszę porobić zakupy. Na pewno amunicja. To weźmiemy. Na pewno trochę kupię tego. Na pewno jedno ogniwo. 12 tysięcy zostaje. Ciężki pancerz, no ale musi taki być. Tak, teraz mamy 20 slotów w ekwipunku. 4 i 5, czy odblokował nam się cały tutaj ten dół. No dobra, teraz będzie można zbierać. Kurde, tej amunicji to jak na lekarstwo. Jeszcze muszę nakupować. Nie ma jaj, no kurde. Może gdzieś znajdziemy, może nie znajdziemy, to mi jest wszystko potrzebne. Dobra, wydajemy wszystko na energię plazmową, pal licho. Dobra. I ruszamy. Zapis. Let's go, baby. Otwieraj. Shit. Coś wielkiego chyba. There's a giant tentacle blocking the transport door. It's wrapped around a big tank. A big tank? Nitrogen trichloride. Those explode if they overheat. Perfect. Ha! Nieźle, wielka, ogromna macka. Tutaj coś mamy. Tu mamy windę. Windę, która jest w tej chwili nieaktywna. Czy my to musimy rzucić tam? Aha. Chyba muszę się spieszyć z tym. Bierzmy kolejny. Jeszcze jeden. Nie mamy więcej? Shit. Jest. Bum. No dobra. No, z macką jakoś poszło, przynajmniej na razie. To chyba nasi. Gdzie wyście kurde pojechali, wiśniaki? Ja mam iść tu na dół, a wy sobie tam siedzicie. Shit. Nie do końca mi się to podoba tutaj. No właśnie. Okay, Ellie, get ready. One more. What? Are you crazy? That one in the middle.
If you set that off, it will incinerate everything in here. Yes, it will. Tell Strauss to hold on. Here we go. Chyba jeszcze jeden tam był. Zbiornik. Tutaj mamy karnistry. Ta nam powiedziała, że wszystko eksploduje, ale jakie mamy wyjście? No właśnie, się muszę tędy przedostać. A przez tą mackę to ja tutaj... Hehehe, nie wyjdę. No ja coś czuję, że to też nie takie proste wszystko, na jakie wygląda. Dobra, jedziemy z tym. Bum. Oho, właśnie. O się. A nie trafiłem. Szybciej. Jesus Christ. Ale gówno. Look out! There's more coming from holes in the wall. No świetnie. Ja pierdzielę. Teraz to latają, a wcześniej... Jeszcze? Kurde, znowu nie trafiłem stazą. Teraz. Jezus Maria, ile ich tu jest? Może muszę się streszczać. O się. Jezu, nie mam stazy. Szybciej, kurde, muszę się streszczać, jednak o to chodzi. Jeszcze jeden. Jeszcze? Jezus Maria, szybko. Fucking shit. Jedna dostała, druga dostała. Dobra, zostaw go, nie bij. Boom. Ja pierniczę. Dobra, biegnę. Jezus Maria. Ale emocje, kurde. Jeszcze tyle tych stworów, ja pierniczę. O Jezu, jest. Szybko, szybko. Shit, chyba się udało. Ruszajcie. Ale jazda. Jazda bez trzymanki. Chyba się udało. In another situation I might admire your persistence, Mr. Clark. But this is bigger than you and bigger than the lives of everyone on this station. Sir, final preparations for the diver wrapping up. Looks like it ends here. At this point it's all just dead weight. Isaac, what did he mean? What did he mean when he said dead weight? He's using the solar beam. We gotta stop the transport now. Oh shit. Ja pierdzielę, no nie uda nam się po prostu stąd uciec. Back us up to the station. What? Why? Just do it, Ellie, hurry. The Ishimura. If the gravity tethers are still functional, I can... You can snag off Sek and drag it back? Isaac, this is ridiculous. If I can line the tracks up just for a few seconds, you should be able to get the transport across. Stay ready! And take care of Strauss. Isaac, no! This is a really bad idea. I'll stick around. I'm full of bad ideas. Ale jaja.
dodano zadanie. No, amunicji już nie ma. Sektor rządowy. Pochwyć sektor rządowy pętami grawitacyjnymi Ishimury. Super, uda się na Ishimury. Tideman odciął sektor rządowy od reszty zgorzeli, ucieka mi, a wraz z nim moje szanse na zniszczenie znaku. Mam jednak plan. Pęta grawitacyjne Ishimury są na tyle silne, by utrzymać hemisferę całej planety. Powinno umożliwić mi pochwycenie sektora rządowego na tyle długo, bym zdołał przejść. Ishimura został zadokowany w zgorzeli 3 lata temu. Nim będę mógł uruchomić pęta grawitacyjne, muszę dostać się na pokład. Ale jaja. Wchodzimy na Ishimurę. Dawno nie widziano. Tego się nikt nie spodziewał. No okej, ruszajmy. Shit. Coś będzie, nie będzie, oby nic tu nie było. Różnie bywa. USG Ishimura. Wspomnienia wrócą, Isaac. Zwielokrotnione swoją mocą. Wchodzimy. To jest przejście do Ishimury chyba. No. Już tam coś, kurde, lata jakieś światełko. Shit. Gdzie to spadło? Gotówka. W dupę z gotówką. Amunicja potrzebna. Znowu pewnie gotowa. Już czuję drogę powrotną. Ishimura. Ja pierniczę. Wracamy na stare śmieci. Rozdział 10. Rozdział 10 powinien się nazywać Stare śmieci. There should still be a computer in the flight lounge. I can check the ship's status from there. Are you okay? You sound a little nervous. Last time I was here, things didn't go so well. Look, I'll contact you soon. Ale jajce. Dobra, moi drodzy. Zwiedzanie USG Ishimura zostawimy sobie na kolejny odcinek. A w tym to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.